Cześć kochani, Kapitan Creek melduje się po raz kolejny na stanowisku, tym razem przy grze Dizonort. Jeśli oglądaliście poprzednie odcinki, na pewno się zastanawiacie, co ja do jasnej i ciasnej robię w tym miejscu, jak już byłem tam dużo dalej. No niestety, niefortunnie spadłem i zginąłem i mnie tutaj aż wczytało i pomyślałem, że przejdę ten etap jeszcze raz, tym razem jednak korzystając z mocy zakrzywienie czasu, zatrzymanie czasu. Ponieważ drugi poziom tej umiejętności, tutaj znajomi, którzy grali, mi powiedzieli, że nawet jeśli przebiegamy bezpośrednio obok kogoś, to ten ktoś nas nie zauważy tak długo, jak mamy wstrzymanie czasu włączone. I może też być przydatne do skradania, ponieważ jeśli chcemy się za kimś przekraść, to włączając zakrzywienie czasu możemy mieć dużo więcej czasu, żeby cicho przebiec dany obszar. Więc kupiłem tą właśnie moc i za chwilę spróbujemy ją wykorzystać. Cichutko, powolutku. Tak jak wcześniej, poczekamy, aż ci panowie zareagują, po czym przekradniemy się tam dołem. Tu już sobie przygotuję zatrzymanie czasu. Dobrze. Teraz szybko. Odlądź się, żeby nikt nas nie zobaczył. Szybciutko, szybciutko. Tyle, ile na skradaniu możemy. Chyba nikt nas nie widział. No i widzicie, jak w poprzednim odcinku miałem problem, żeby dostać się tam, gdzie chciałem, tak tutaj udało mi się to bez większych problemów, a teraz możemy iść spokojnie na górę. Nie eliminując przy tym ani jednego strażnika, a właśnie na tym mi... Zapomniałem oczywiście o jednej bardzo ważnej rzeczy, że jak pójdę z tej strony na górę, to na mnie to się źle skończy, mianowicie ta głupia bateria. Trzeba ją najpierw unieszkodliwić. Teraz powinno być w porządku. Oczywiście strażnik jest tu nadal, ale... Nawet nie zauważył, kiedy przeszliśmy obok. I to jest piękne w tej naszej mocy. Inna sprawa, że jak używamy jednocześnie naszego Dark Vision, i slow motion, to może się źle po prostu skończyć. W sensie bardzo mało widzimy wtedy w tym momencie. Powolutku wspinamy się. Na samusieńką górę. Znaczy na tyle, na ile będziemy mogli. Dobra, wygląda w porządku wszystko. Teraz czy on mi tylko w paradę ten facio nie wejdzie? Mam nadzieję, że nie. Gdzie ja muszę iść dalej? Tutaj jest ten most, ale zanim ja tam pójdę, powinienem tutaj chyba jakieś urządzenia wyłączyć, z tego co pamiętam. Tego jednego możemy zająć. Oni tak tutaj tylko jeden prawdopodobnie chodzi. Weźmiemy tylko klucze. Dzięki ziomuś za pomoc. Tu wszystko mamy na maks i idziemy dalej. Dobrze. Myślałem, że znowu zapomniałem włączyć nagrywanie, włączyć odmierzanie czasu. Gdzie to jest? A, po tamtej stronie to jest. Dobra. Więc nie pozostaje nic innego. Dobrze. Jest dobrze, jest bardzo dobrze. Zdjęliśmy tylko jednego kolesia, reszta nas nie zauważyła. I teraz tutaj będziemy musieli się powspinać troszeczkę. Ale po cichutku to postaramy się zrobić. Jeszcze wyżej muszę iść. Tam wleść na górę. Pomyślmy. Szybciutko, 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 nie ma mnie tu. Wow. Okej, oficjalnie wczytujemy to. Bardzo źle mi to poszło. Od razu tego pana trzeba załatwić i mieć to z głowy po prostu. Gdzieś na bok cię zaniesiemy. Dobra, chodźmy z nim na górę. Dobra, tym razem powinno pójść dużo lepiej. Dobra, jest tu ich trzech. Czy ja mam tu jakieś wyjście na górę, jakieś schody? Nie wiem. Gdzieś tu musi być jakieś przejście na to piętro wyżej. Albo momencik, inaczej spróbujemy. To może być kłopotliwe, z boku może. Może z tej strony jakoś. Dobra. O, i nawet tych drzwi nie otworzymy. Dobrze, i teraz już spokojnie możemy udać się tu na dół. I ostatni raz zginąłem właśnie na tym momencie. Mianowicie teleportowałem się w to miejsce. Niestety twórcy gry nie przewidzieli, że ktoś może chcieć zejść tutaj na dół dołem, więc niezbyt źle to się dla mnie skończyło. Tak, dokładnie w tym momencie na to tutaj odteleportowałem się. O Jezu, nie, wczytałem, nie, dobra. Kochani, widzimy się za chwilę. Nie, szybki zapis z szybkim ładowaniem się pomylił, więc see ya. Check the whale oil? What for? The lights are working perfect. Well, there's nothing to do. And I like climbing the pillars. So the oil tanks be or they'll break. Why they always gotta put me with things that I just don't. Witam kochani, po króciutkiej przerwie, tym razem wciskam właściwy klawisz zapisu i próbuję się tutaj jakoś przedostać na dół. Tu jest jeszcze, wyżej chyba można wejść. Ciekawe co tutaj będzie na samej górze. W ogóle trzeba by obadać to. O, dobra, jesteśmy. To tutaj, gdzie przed chwilą byliśmy, więc dobra, zeskakujemy. Obczajmy, jak tutaj to zabezpieczenia wyglądają na dole. Musimy się dostać do domu Sokolowa. Ja tam widzę tylko jednego strażnika. To jest kolejna rzecz, która mi się nie podoba, mianowicie z blinkiem na 2 strasznie ciężko jest się teleportować na górę, gdy niesiemy ciała. To, nie pojawia się ta strzałka, która zazwyczaj się pojawia. I przez to jest to mocno i niepotrzebnie chyba nawet utrudnione. Oj. Może to może być dobry motyw, żeby... No już, kochaninki, wracaj tędy. Idzie dalej, idzie w naszą stronę. Dobra, dyplomatycznie się wycofamy. Jeśli idzie to na górę. Może nie trzeba będzie marnować strzały nawet. Dobra. Chłopczyk jest nasz. Więcej strażników na tym poziomie chyba nie ma, ale na wszelki wypadek schowam go obok kolegi, co by się samotny nie czuł. I dobrze, i tym sposobem idziemy na dół do domu Sokolowa. Na wszelki wypadek, ale to mówię, strażników nie ma, ale nikt nie chciałby mieć przykrej niespodzianki na to pewnie. Aha. Widzę człowieka, maszynę i alarm. Sytuacja dosyć podobna do tego, co było wcześniej. Nie, jeśli tędy pójdziemy, alarm się, znaczy maszyna się włączy. I pozamiatane będzie. Trzeba znaleźć jakąś inną drogę na dół. A może niekoniecznie. Okej. To był zły pomysł. Ale to ma zasięg swoją drogą, no nie? Widzicie? Idziemy... A, tak, skradamy się na dół. Mój pomysł był taki, żeby zeskoczyć i tam jakoś się dostać, ale jak nie da rady do wody, chociaż może to ma rację bytu jakoś. Dobra, teoretycznie jesteśmy w wodzie, ale na tyle daleko, że mi to już wszystko jedno. Dobra, tędy się... Tu musi być jakieś wyjście gdzieś na ląd. Trzeba go po prostu teraz poszukać. Co to jest? Co to? Boże! Jaki mutant! Dobra, widzę, że tu jest zejście na ląd. Łożysz! Musimy ściskać. Boże! Ale pasem daje równo. Dobrze, spokojnie. Tutaj powinno być gdzieś wejście do domu z Sokolowa. Żadnych strażników, tam pewnie tylko ten jeden jest. A, udało się, kochani, dotarliśmy na miejsce metodą prób i błędów. Teraz spokojnie. Nikogo tu nie widzę, ale lepiej nie ryzykować. A nie, to tylko jedno z kolejnych przejść, dobra. Rozwiedźmy to miejsce, ograbmy je ze wszystkiego, co jest przydatne. A widzę, że całkiem sporo rzeczy. Dobrze, tutaj... Serduszko, powiedz przecież, gdzie są runy dla mnie. Dobrze, zapiszmy sobie. I spróbuję na górę tego muru wleść. O Jezu, ile ich tu jest. Momencik. Ja na to muszę rzucić okiem normalnym, powiedzmy sobie. Round and around, like the cycle of life. Such a wondrous symbol of the progress we've made. Tutaj widzę jakąś możliwą ścieżkę. No nie zaszkodzi sprawdzić. Cichutko jak cień. Z tej drogi też jest jakieś wyjście, ale tamte kraby strzelające są. Dobra, wejdźmy na razie na górę. Dobra. No i mamy problem, ponieważ przejście jest oficjalnie zamknięte. Rzućmy okiem, jak to źródło zasilania idzie stąd. Jest tu jakaś większa ilość strażników? Nie, tylko ten jeden. Jeśli ogłuszę tego jednego prawdopodobnie i zostawię go w środku, być może uda się to załatwić w miarę spokojnie. Dobra, szybki zapis. Próbujemy. Poszywaj sobie. Dobra. Pole działa czy nie działa? Ciężko powiedzieć. Nadal coś się iskrzy, ale coś na pewno wyłączyliśmy. Momencik, tam idzie to. Rzućmy okiem. Ten kabel szedł tutaj jakoś, ale do czego on był, to ja pojęcia nie mam. Tak czy inaczej, jeśli chcemy wyłączyć to urządzonko, to musimy tego użyć tutaj. Dobrze, powinno już być w porządku. Musimy teraz tylko poczekać, aż strażnicy przejdą. O, tego nie wziąłem pod uwagę, że górą się dostać. No niestety, wy się tu nie dostaniecie. Biedni strażnicy troszeczkę się przejadą, no ale trudno. Tu jest ten czarm. Ale czarmy, te co mamy, to mnie zadowalają, więc... Dobra, wchodzimy do North End. Tam, gdzie prawdopodobnie już będzie lokacja Sokolowa. Mamy jedną runę, jeden bonczor całkiem blisko. Sporo szczurów. O Boże. Dobrze, gdzie jest ten czarny? Ja tu przyszedłem po coś konkretnego. Zablokowane. Oczywiście, co by za łatwo nie było. Dobrze, kochani, myślę, że na dzisiaj to by było na tyle. A póki co lajkujcie, dislajkujcie, komentujcie na kolejny odcinek serii Kapitalne Granie. Zapraszam Was na mój kanał już jutro. Na razie, pa, pa.